jungle. Hej, możemy się wspiąć na ten autobus. Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Wiesz co, jedna kapusta zawołała do drugiej? Ej, głąbie. Aha. A wiesz co tamta jej odpowiedziała? Chcesz z liścia? Z liścia. Dlaczego jesień jest niebezpieczną porą roku? Bo można dostać z liścia. Wleciał ptaszek do kontaktu i go pokopało. Nie, czekaj, coś pokręciłam. Wleciał ptaszek do gniazdka i go pokopało. O, spaliłam. No dobra, to co czarodziej dolewa do rosołu? Magii. Beznadziejny. Wiesz co, jesteś straszny. Czy ty go w ogóle zrozumiałaś? Nie, nieważne. To wszystko, nic więcej nie pamiętam. Na skraj świata i z powrotem. Wytrzymać i przetrwać. Przepraszam? Dzikie światło gwiazd. Pamiętasz komiks, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Tak. Okej. O ja. Ile tu książek. Szkoda, że nie mam więcej miejsca w plecaku. Lubisz czytać. A jeśli akurat nie uciekam przed łowcami zarażonymi? Tak, czytam cały czas.
Gotowy na dowcip? Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Tacze. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki. O rany, aż zgłodniałam. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Załapałaś? Oczywiście, że nie. Czemu taboret ma depresję? Bo nie ma oparcia. Dobra, tego nie znałem. To wszystko, nic więcej nie pamiętam. Chuda ta dziewczyna. Myślałam, że nie narzekaliście na brak jedzenia. Nie, ale niektórzy nie jedli z wyboru. Czemu do cholery nie? Żeby dobrze wyglądać. Głupota. Myślę, że możemy się zabawić w grę słów. Jak się nazywają takie same drzewa? Klony. Klony. Dlaczego imprezy w kosmosie są nieudane? Bo nie ma atmosfery. Tak, czaję. Jak jest motto kalkulatorów? Co? Możesz na nas liczyć. Co robi detektyw podczas czytania książki? Okej. Śledzi tekst. Wystarczy. Odłóż tę książkę. Dobra, zabrakło mi kawałów. Jest czysto, Eli. Schodź na dół. Wow, jaki wypas. Jak myślisz, w jednym miejscu? Nie, nie byłoby mnie stać. Włoź na górę. Dobra,
Czas się wyluzować. Jak się nazywa malutka krótkofalówka? Mikrofalówka. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła? Tak. Dobry jesteś. Jeśli Maja jest mi winna 10 złotych, to kto komu nie musi wiem, oddać komu? 10 złotych? Maja mi? Nie kumam. Jak nazywa się klej, który nie klei? Klejnot. Dobra, skończyły mi się kawały. Co teraz? Jak się trzymasz? To normalka, nie? Jak byłam z Henrym, sama załatwiłam kilku zarażonych. Byłbyś ze mnie dumny. Pięć lat wybuchła zaraza. Pamiętam, że mieszkałem w podobnej dzielnicy. Jakieś wspomnienia? Pamiętam imprezy z grillem. Rodzice zapraszali na nie mnóstwo gości. Najbardziej w pamięci utkwił mi zapach pieczonego mięsa. Dziwne. Lamy bez ostrzeżenia. Przyjazna okolica. W kilka miesięcy po wybuchu zaczęło się szabrowanie. Ludzie popadli w paranoję. Pamiętasz coś z tego okresu, Joel? Wszyscy barykadowali się w domach, a potem zaczęły kończyć się zapasy. Wtedy można było zobaczyć, do czego ludzie są zdolni. O, pieski! Lepiej trzymaj się od nich z dala. Tu jest inaczej niż w strefie. Te zwierzęta są dzikie. Co to jest? O, samochód, z którego sprzedawano lody. Samochód z lodami? Ta. Henry mi opowiadał, że sprzedawali z nich lody. Co? Nie wierzę. Joel? Świetliki tu były. Na to wygląda. Jakich znajdziemy? Znam jednego faceta. Mojego brata. Należał do świetlików. Podobno jest w Wyoming. Najpierw znajdziemy jego, a potem świetliki. Wchodzisz w to? Dobry plan. Dobra, nie mogę już słuchać tych waszych dołujących gadek. Czas na żarcik. Co to takiego? Przekonasz się. Wiesz, co robi traktor u fryzjera? Warkocze. Nie łapię. Ta, ja też nie. Co zrobił ślimak, jak wszedł do łazienki? Ukradł muszlę. Ten był głupi. Dobra.